Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnym wykładzie z cyklu Bliżej Nauki. Dziś wykład wygłosi profesor Paweł Węgrzyn o grach komputerowych całkiem poważnie, z ilustracjami, które już częściowo właśnie się rozpoczęły. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Część z Państwa już zobaczyła urządzenie Oculus Rift. Znaczy jest to jedno z urządzeń, które umożliwia symulację obrazów trójwymiarowych. Na razie tutaj są proste aplikacje, także po zakończeniu wykładu, jak ktoś z Państwa nie widział, a będzie miał ochotę zobaczyć, to też zapraszam. Tu jest jeszcze dodatkowo kontroler. On niestety nie do wszystkich aplikacji da się podłączyć, ale to też może o nim wspomnę. Leap Motion to jest urządzenie, które wykrywa ruchy dłoni. Także można, jak się ma założone te okulary, w których, prawda, widzimy obraz trójwymiarowy, to możemy sterować za pomocą naturalnych ruchów rąk. Te ręce nasze są odwzorowane też w tym świecie wirtualnym, także my je widzimy, prawda? Natomiast przenosimy ruch z rzeczywistego świata poprzez właśnie urządzenie sterujące. Czyli po tym krótkim wstępie przykładowym tego, o czym będę mówił. Będę mówił o technologiach gier wideo, trochę na poważnie, dlatego że no, temat jest na tyle złożony, interesujący i znajdujący zastosowanie nie tylko w branży gier komputerowych, że jest to sprawa poważna. Zarówno branża gier wideo to jest poważny biznes, jak i różne badania naukowe związane z technologiami, które są związane z tworzeniem gier wideo, to też jest sprawa poważna. Ja jestem kierownikiem Zakładu Technologii Gier, także jak Państwo widzą, na Uniwersytecie Jagiellońskim jest zakład naukowo-badawczy, który się nazywa Zakładem Technologii Gier. Przemysł gier wideo, znaczy obecnie, jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się branżą rozrywki. Ani przemysł filmowy, ani przemysł muzyczny, ani przemysł zabawek nie ma takiej dynamiki rozwoju jak przemysł gier wideo. Coraz więcej jest graczy na świecie. Za chwilę Państwu tutaj pokażę aktualne dane statystyczne. Coraz wyższy jest wiek grających. Mianowicie obserwujemy takie zjawisko, że osoby, które w dzieciństwie grają w gry wideo, grają też później. W Stanach Zjednoczonych, gdzie ten fenomen się zaczął najwcześniej, bo już w latach 80. gry wideo były niezwykle popularne, to całe to pokolenie, które bawiło się grami wideo w latach 80. nadal w dużej części sięga po te produkty już jako 40-50-latkowie. Oczywiście to już są troszkę inne gry, które ich interesują, także stąd się bierze ta rosnąca średnia wieku. Gry też, technologie związane z grami wideo napędzają rozwój sprzętu. Tutaj Państwu pokazałem przykłady dwóch urządzeń, o których potem powiem, Oculus Rift i Leap Motion. Natomiast no, tak to już w historii było, że gry wideo walnie przyczyniły się do postępu sprzętu komputerowego. Można tutaj przypomnieć, że takie urządzenia jak właśnie karty graficzne, karty dźwiękowe, CD-ROMy, no one już nie są używane, ale były przez długi czas. Te wszystkie urządzenia rozwijały się w odpowiedzi na zapotrzebowanie branży gier wideo. Także coraz bardziej złożone i skomplikowane są produkcje growe, robią je coraz większe zespoły, koszty są coraz wyższe. Zaczyna to przypominać pracę dużych zespołów filmowych. Już dawno minęły te czasy, że gry robi jedna czy dwie osoby, które, prawda, potrafią programować. Dzisiaj gry są robione przez olbrzymie zespoły, gdzie jest podział pracy oprócz programistów, którzy są coraz mniej ważni. Duże znaczenie mają różnego rodzaju artyści, graficy, specjaliści od oprawy muzycznej, koncept artyści i tak dalej, autorzy scenariuszy. Także oni są nawet ważniejsi niż ci, którzy te gry kodują. No ponieważ
jest zapotrzebowanie na taką interdyscyplinarną, specjalistyczną kadrę wobec tego na całym świecie, również właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim powstają kierunki studiów związane właśnie z kształceniem w zawodach dotyczących tworzenia gier wideo. Też gry wideo zaczynają być coraz bardziej serio traktowane przez artystów. Coraz więcej jest produktów, które są zaliczane jako dzieła sztuki, czy co najmniej ważne produkty kultury. W niektórych państwach gry wideo zostały uznane za produkty kultury, na przykład we Francji i w Niemczech. Statystycznych, znaczy obroty tej branży w zeszłym roku przekroczyły 80 miliardów dolarów, także jest to potężny przemysł. Graczy na świecie jest już ponad 1,7 miliarda. Proszę zauważyć, jak te liczby rosną. Na 7 miliardów ludności już jest ponad 1,7 miliarda graczy i prawie 3 miliardy ludzi, którzy korzystają z internetu. To się co roku zmienia, dlatego że prawda, dojrzewają, dorośleją pokolenia, które wychowały się z internetem, no i też z grami wideo. Proszę też zauważyć, jaki jest roczny wzrost przychodów firm branży gier wideo. 8%. No, mało jest takich gałęzi przemysłu, które mają taką dynamikę wzrostu. Też można zauważyć, że nierównomiernie się rozkłada ta produkcja na świecie, prawda? W zasadzie są trzy duże rynki: Azja, największy rynek, Stany Zjednoczone i Europa. Natomiast Afryka i Ameryka Południowa to jest dużo słabiej. Jeżeli chodzi o region Europy Wschodniej, to warto zauważyć, że Polska ma bardzo mocną pozycję. Ma drugie miejsce, jeżeli chodzi właśnie o wartość obrotu. One sięgają miliarda złotych rocznie. Mniej więcej połowa wydatków rodziców na prezenty i upominki dla dzieci to są wydatki na gry wideo. Także jesteśmy tutaj bardzo mocni, zarówno w skali regionalnej, prawda, drugie miejsce tutaj w Europie Wschodniej po Rosji, jak i w skali światowej. W skali światowej to jest 23 miejsce przed takimi państwami jak Norwegia, Portugalia, Finlandia, Argentyna, które zwykle nas wyprzedzają w różnych rankingach dotyczących przemysłu, a tym bardziej przemysłu opartego na wyższych technologiach. Także jest to jedna z nielicznych branż, w której Polska jest obecna, polskie firmy, polskie produkcje są rozpoznawalne na całym świecie. Przypomnę Państwu takie wydarzenie, wizyta prezydenta Obamy w Polsce. Mianowicie przy okazji tej wizyty prezydent Obama dostał prezent od naszego premiera, w zasadzie trzy prezenty. Nie wiem, czy ktoś z Państwa pamięta, co to było? Wiedźmin. Tak, gra wideo Wiedźmin, książka Sapkowskiego, na kanwie której prawda, powstała ta gra, i dwie produkcje Tomasza Bagińskiego, który też był związany z tym Wiedźminem. Dlaczego? No dlatego, że Wiedźmin, The Witcher, prawda, i firma CD Projekt to są rzeczy, które są rozpoznawalne na całym świecie. Zresztą, jeżeli Państwo zajrzycie właśnie do jakichś sklepów, supermarketów w jakichś odległych właśnie państwach takich jak Stany Zjednoczone, czy Chiny, czy Indie, no to na palcach jednej ręki w zasadzie można policzyć produkty, które są sprzedawane pod polskim brandem, pod polską marką. To są kosmetyki, to są alkohole i to są gry wideo. Także to są produkty, które są sprzedawane pod markami polskich firm. Okej, okay. Także tutaj jeszcze przykład najdroższych produkcji w historii gier wideo. Proszę zauważyć, najdroższa produkcja, gra Call of Duty. Koszt
produkcji i marketingu przekroczył 275 milionów złotych, prawda, jednej gry. Polskie gry mają budżety, które przekraczają budżety produkcji filmowych. Na przykład Pan Tadeusz, prawda, superprodukcja Wajdy kosztowała 29 milionów złotych. Wiedźmin kosztował już ponad 100 milionów złotych wszystkie części. Także macie Państwo tutaj porównanie, jak prężnie ta branża rozwija się w Polsce i dotrzymuje kroku najlepszym produkcjom światowym. Wiele polskich gier jest rozpoznawalnych na świecie, jak i firm, które te gry produkują. Na Uniwersytecie Jagiellońskim mamy trzy kierunki związane z kształceniem dla branży gier wideo. To jest, na tym wydziale są dwa kierunki, produkcja gier wideo i modelowanie i animacja 3D. Natomiast na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, to jest budynek naprzeciw, po drugiej stronie ulicy, jest specjalizacja projektowanie gier wideo. To są studia w ramach medioznawstwa dla osób o zainteresowaniach właśnie humanistycznych bardziej. Nasze studia są w ramach kierunku informatyka. To jest strona Zakładu Technologii Gier. Okej, po tym wstępie, który miał Państwa przekonać, że gry wideo to jest poważny temat i poinformować, że na Uniwersytecie Jagiellońskim od kilku lat, dokładnie od 2008 roku, zajmujemy się zarówno badaniami naukowymi, jak i też mamy ofertę dla naszych studentów, studia magisterskie uzupełniające, studia drugiego stopnia w specjalizacjach związanych z tworzeniem gier wideo. Teraz będę chciał Państwu troszkę powiedzieć o technologii. Oczywiście to są bardzo złożone rzeczy. Wykład ma mieć charakter otwarty, wobec tego nie będę tutaj wchodził w szczegóły techniczne, chyba że ktoś będzie miał jakieś pytania szczegółowe. Ale natomiast postaram się bardzo ogólnie powiedzieć i mam nadzieję zrozumiale powiedzieć o najważniejszych tutaj zagadnieniach i przynajmniej dać Państwu jakieś takie odczucie, na czym tutaj polega praca właśnie nad takimi technologiami, jakie tam są właśnie poruszane zagadnienia, jakie tutaj stosowane rozwiązania. Wobec tego zacznę najpierw od takiego ogólnego wstępu. No, gry wideo, jak wiadomo, są aplikacjami komputerowymi, prawda? Przy czym mogą być puszczane nie tylko na komputerach, również na innych urządzeniach. W zasadzie gry na komputery, dedykowane na komputery stacjonarne czy na laptopy, to już dzisiaj jest mniejszość. Jest znacznie więcej gier dedykowanych na konsole przenośne, konsole telewizyjne, na telefony komórkowe, na urządzenia mobilne, na tablety itd., itd. W zasadzie można powiedzieć, że dzisiaj gry są pisane na wszelkie urządzenia, które tylko mają wyświetlacz wideo i jakiś tam procesor. Jeżeli jest urządzenie, które posiada przynajmniej te dwie rzeczy, to można stworzyć na to urządzenie jakąś grę. No i przeważnie tak się robi. Przeważnie właśnie takie urządzenia zawsze oferują jakieś gry. Czyli jest to pewna aplikacja komputerowa uruchamiana na różnych platformach. Czym ona się cechuje? No, pierwsze właśnie musi być ta wizualizacja. Najlepiej trójwymiarowa wizualizacja. Większość gier to są gry trójwymiarowe, aczkolwiek tworzy też się gry dwuwymiarowe. Natomiast na ogół chcemy trójwymiarowej wizualizacji, czyli odzwierciedlenia obrazu trójwymiarowego na dwuwymiarowy ekran. To jeszcze niekoniecznie musi być taki obraz jak z Oculusa, obraz 3D. To jest jeszcze, że tak powiem, tutaj wyższy stopień, żeby stworzyć tutaj obrazy, które tworzą wrażenie przestrzenne. Na razie chodzi tylko o to, żeby przynajmniej uchwycić perspektywę, żeby, prawda, obraz wyglądał co najmniej tak jak obraz w telewizji czy na zdjęciu. To znaczy miał głębię, żebyśmy tutaj czuli wrażenie perspektywy. Z tego chcemy po pierwsze stworzyć pewną trójwymiarową wizualizację
jakiegoś rzeczywistego czy wymyślonego świata. No i druga istotna cecha to no, w grach musi być interakcja, musi być jakieś oddziaływanie, prawda? I teraz jak zapewnić tą interakcję? I to są dwie kwestie takie główne, na których się skupię i takie dwa największe znaczy wyzwania związane z aplikacjami typu gry wideo. Czyli jak tworzyć te wrażenia, złudzenia trójwymiarowych światów. I druga rzecz, jak zapewnić naturalną, bogatą interakcję człowieka z takim wirtualnym światem. Okej, no trochę właśnie o tym, jak wizualizować jakiś trójwymiarowy świat. Zacznę tutaj od pokazania takiego statycznego zdjęcia, które właśnie ma, znaczy niesie to wrażenie trójwymiarowości. Mianowicie to jest takie znane zdjęcie. To nie jest właśnie zdjęcie. To jest sztuczny obraz komputerowy uzyskany takimi technikami, jakie się stosuje w grach wideo. Czyli nie jest to zdjęcie, prawda? Jest wszystkie te tutaj przedmioty są odpowiednio wymodelowane i cały ten obraz, można powiedzieć, jest uzyskany w sposób sztuczny. Mamy tutaj przedmioty, mamy tutaj jakieś oświetlenie, prawda, jakieś tam są rozbłyski, jakieś tam cienie i wszystko to jest uzyskane w sposób sztuczny. W tym sensie, że właśnie przedmioty są wymyślone jako pewne modele, prawda, natomiast wszystkie elementy związane ze sceną i z oświetleniem są odpowiednio powyliczane. I to, co uzyskaliśmy, ja się nawet przejęzyczyłem zdjęcie, no bo rzeczywiście można to pomylić ze zdjęciem. Wygląda to bardzo naturalnie. Oczywiście jak się dłużej wpatrzymy w ten obrazek, to dostrzeżemy pewne sztuczności. Znaczy wszystko jest zbyt gładkie, za ładne i tak dalej, i tak dalej. Nie ma jakichś zarysowań, jakichś takich, chociaż takie rzeczy też można robić. Czyli cały czas tutaj będziecie Państwo stykać się ze sztuką iluzji. Jak uzyskać, prawda, wrażenie prawdziwego obrazu, prawda? Tutaj jest iluzja czegoś, co wygląda jak prawdziwe zdjęcie, prawda? To, o czym też wspomniałem, perspektywa trójwymiarowa. Tutaj jest perspektywa trójwymiarowa. Wobec tego nie widzimy tutaj jakieś sztuczności, przedmioty, które są dalej, znaczy wydają się mniejsze, także mamy tutaj odpowiednio zachowaną perspektywę. I teraz jak uzyskać taki obraz, z jakimi to się tutaj wiąże czynnościami i technologiami. Zacznę od sprawy, która być może wydaje się najprostsza, mianowicie sprawa dotycząca kolorów. Otóż, no, jaki jest mechanizm powstawania koloru w świecie rzeczywistym, to wiemy. Jeżeli patrzę na tą tasiemkę i ona się wydaje fioletowa, no to się bierze stąd, że, prawda, mamy w tym pomieszczeniu światło, bez światła to byśmy nic nie widzieli, prawda, światło białe, które pada na ten obiekt, na tą tasiemkę. No i materiał, z którego jest wykonana ta tasiemka, ma tą własność, że ze światła białego, które jest mieszaniną wszystkich długości fal, odbija akurat te długości fal, które są bliskie tutaj zakresu fal niebieskich, fioletowych. Stąd też jest taka właśnie barwa tej tasiemki. Wobec tego tak powstaje kolor. I teraz jak taki kolor uzyskać na monitorze komputera? Tutaj już nie mamy postrzegania kolorów w świetle odbitym. Monitor jest czymś, co świeci. Wobec tego tu musimy wytworzyć, prawda, coś, co wytworzyć jakieś wiązki światła, które po zmieszaniu dają taki kolor.
Co więcej, musimy zrobić to tak, żebyśmy nie byli w stanie odróżnić tego sztucznego efektu, prawda, uzyskanego ze sztucznego źródła, jakim jest monitor komputera czy monitor telefonu komórkowego, tak żeby człowiek nie był w stanie tego odróżnić od rzeczywistego, rzeczywistych doświadczeń, prawda, rzeczywistych obrazków, które widzi. Wobec tego pierwsze pytanie, które postaram się tutaj Państwu, na które postaram się Państwu odpowiedzieć i trochę właśnie dać odczuć, jak są to skomplikowane rzeczy, to znaczy opowiem, jak się uzyskuje w grafice komputerowej efekt barwy. Barwy, czyli właśnie, co to jest barwa? No, to już jest dosyć skomplikowane zagadnienie. Powiedziałem, że to jest, prawda, fioletowe. Co to znaczy? No, to znaczy tak naprawdę, że to jest dla mnie fioletowe. Prawda, czy to jest moje wrażenie barwy. Ktoś może mieć inne wrażenie. I to nie tylko chodzi o to, że to widzi na przykład z innego kąta, czy w innym oświetleniu, to może mieć znaczenie. Ale przede wszystkim ktoś może inaczej przetwarzać gamy kolorów i mieć troszkę inne odczucie tego. Wobec tego to, co nazywamy barwą, jeżeli to zdefiniujemy tak, jak to się definiuje, prawda, że jest to wrażenie wywoływane w mózgu, czyli ten końcowy, znaczy efekt, wskutek tego, że oko odbiera pewną wiązkę światła, to mamy tutaj trzy nałożone procesy. Pierwsze, procesy fizyczne związane z emisją światła, czyli wpada do mojego oka jakieś kolorowe światło emitowane z monitora komputera, czy też na przykład światło białe odbija się od jakichś przedmiotów i światło rozproszone wpada do mojego oka. Czyli mamy tutaj propagację światła, światło jest falą elektromagnetyczną, oddziaływanie tego światła z materią i tak dalej, i tak dalej. Czyli pierwsza rzecz to jest fizyka. Coś, co można powiedzieć, jest niezależne od nas. Druga rzecz, no to światło w końcu dociera, jakoś tam wytworzone to światło, czy rozproszone, dociera do mojego oka. Prawda, trafia do mojego oka i tam się dzieją różne rzeczy, które za chwilę pokrótce opiszę. Ale kończy to się na tym, że po serii różnych, że tak powiem, tutaj oddziaływań, reakcji chemicznych, jest przesyłany pewien sygnał elektryczny przez sieć nerwową do naszego mózgu. I ten cały etap, prawda, od momentu, gdy oko pada na naszą rogówkę, aż do momentu, gdy z urządzeń, które są na siatkówce, wysłane są poprzez system nerwowy sygnały do mózgu. To jest etap, który można nazwać procesem fizjologicznym. To jest coś, co zachodzi w naszym oku. Bardzo skomplikowany i złożony etap. No i wreszcie jest ostatni etap, który jest najbardziej złożony, którego już nawet nie będę szkicował, dokładniej omawiał, to jest to, co się dzieje w naszym mózgu. A tam się mogą dziać różne rzeczy. Wspomniałem Państwu, że możemy mieć różną wrażliwość na różne kolory. No, ale są też inne rzeczy. Słyszeliście Państwo na pewno, widzieliście przykłady złudzeń optycznych. Jak można, że tak powiem, kogoś oszukać, pokazać mu kreski, które są równoległe, ale porysować tam różne rzeczy obok, że mu się będą wydawać, że te kreski są skośne i tak dalej, i tak dalej. Czyli mogą zachodzić złudzenia optyczne. One już nic nie mają wspólnego, prawda, z procesem ani fizycznym, ani fizjologicznym. Wiążą się już z pewnymi procesami, które są w naszym mózgu. Te rzeczy właśnie, ten trzeci etap dotyczący procesów w naszym mózgu dotyczy również postrzegania barwy. Czyli widzicie Państwo, że to jest mnóstwo złożonych procesów. Kluczowy oczywiście jest ten proces drugi, który też krótko pokażę. Zaczniemy tutaj właśnie od tej sytuacji, gdy światło trafia do naszego oka. Kierunek światła jest zaznaczony tą strzałką. Mamy tutaj schemat takiego oka. Oko ma tam mnóstwo urządzeń, soczewka, migawka, właśnie źrenica i tak dalej. Wszystkie te urządzenia są po coś. To nie jest tak, że mamy tutaj pewne zbędne części. To jest wszystko jak w skomplikowanej maszynie, albo jak może jeszcze lepiej w komputerze. Ale nas interesuje barwa. Wobec tego nas interesuje, tu jest wskaźnik, i nas interesuje, gdzie tutaj będą odbywać się procesy odpowiedzialne za powstawanie barwy. Otóż one się odbywają na siatkówce.
Siatkówka to jest ta ciemna, zielona linia. To jest taka cienka warstwa na dnie naszego oka. Tu jest ciało szkliste i na dnie naszego oka jest siatkówka. Cienka warstwa. Czyli światło tutaj pada przez mnóstwo rzeczy. Tutaj się dzieje też mnóstwo ważnych, prawda, procesów, ale one nie mają znaczenia dla barwy. W końcu ono pada na siatkówkę. I teraz co się dzieje na tej siatkówce? No powiększmy sobie tą siatkówkę. Ta siatkówka, mimo że jest bardzo cienka, jeżeli ją powiększymy pod mikroskopem, to zobaczymy, że ona się składa z 10 warstw. Dla naszego zagadnienia, światło pada teraz w dół, istotna jest 9 warstwa. Otóż na tej 9 warstwie znajdują się fotoreceptory, które są właśnie tutaj wrażliwe na padające światło. Wobec tego weźmy sobie tą 9 warstwę cieniuteńkiej, prawda, siatkówki i powiększmy ją. Otóż ta warstwa składa się z takich receptorów. Teraz światło pada od dołu do góry. Te receptory wyglądają podobnie wszystkie, poza końcówkami. Otóż jedne mają takie końcówki w kształcie walca, drugie mają takie końcówki w kształcie stożka. Te, które mają w kształcie walca, nazywają się pręcikami. Te, które mają w kształcie czopka, nazywają się czopkami. Otóż w tych końcówkach, tych właśnie fotoreceptorów, znajdują się światłoczułe pigmenty. Wobec tego weźmy te maluteńkie końcóweczki i powiększmy je. Otóż te pigmenty zawierają pewne białka, które mogą reagować z cząstkami światła. Cząstki światła się nazywa fotonami, prawda? Powiększmy sobie te białka. Otóż te białka się nazywają, czyli proszę zauważyć, ja już któryś raz zmieniam skalę. Schodzę na coraz, że tak powiem, tutaj mniejsze rzeczy. Otóż te białka, które już mają rozmiary dziesiątek nanometrów, czyli tam 10 do minus 7, 10 do minus 8 metra, mają taką właśnie strukturę, to już są. To ma symbolizować różne tam układy cząsteczek. I wśród tego, tutaj niestety to słabo widać, jest taka cieniutki łańcuszek cząsteczek, które się nazywają chromoforami. Otóż te cząsteczki mają zdolność analizy długości fali. Są trzy rodzaje opsyn, rodopsyny, jodopsyny, melanopsyny. One pełnią tam różne funkcje. Natomiast dla nas są ciekawe jodopsyny. Otóż jodopsyny to są właśnie cząsteczki, które się znajdują w czopkach. Dzielą się na trzy grupy. Są trzy rodzaje jodopsyn. Pierwszy rodzaj to jest taki, który reaguje na promieniowanie o długościach fal zbliżonych do czerwieni. Drugi rodzaj reaguje na długości fal zbliżone do zieleni, a trzeci rodzaj reaguje na długości fal zbliżone do błękitu. I to jest tutaj koniec historii, prawda? Potem już powstają reakcje chemiczne, powstaje pewien taki cykl. W wyniku tego cyklu tworzą się impulsy, które są potem przesyłane do mózgu. Natomiast co tutaj z tej takiej krótkiej lekcji chciałbym Państwu podkreślić? Po pierwsze, że to jest niezwykle złożony proces. Po drugie, że z tego procesu wynika, że oko ludzkie w sposób bardzo specyficzny analizuje światło. Mianowicie światło, które jest mieszaniną wszystkich długości fal, światło widzialne, prawda, jest potem przez oko ludzkie rozkładane w ten sposób, że wycinana jest pewna część czerwona, wycinana jest pewna część zielona i wycinana jest pewna część niebieska. Tak oko ludzkie analizuje światło. I stąd wymyślono świecące monitory komputerów. Mianowicie, jeżeli oko ludzkie w ten sposób analizuje światło w rzeczywistości,
prawda? To jeżeli teraz zrobimy to w sposób sztuczny, czyli zrobimy trzy źródła światła. Źródło światła czerwonego, źródło światła zielonego i źródło światła niebieskiego. Prawda? Potrafimy takie rzeczy uzyskiwać. Czerwone i zielone źródła to dosyć szybkość. Ludzie się nauczyli uzyskiwać. Zielone to trochę, przepraszam, niebieskie to trochę zajęły czasu, prawda? Za niebieskie diody była Nagroda Nobla, także to było duże osiągnięcie. Ale dzisiaj już umiemy uzyskiwać, prawda, monochromatyczne barwy, zielone, czerwone, niebieskie, bez trudu. Otóż jeżeli zmieszamy odpowiednio światło czerwone, zielone i niebieskie, to jesteśmy w stanie uzyskać praktycznie wszystkie kolory, które analizuje oko ludzkie. Przez to, że oko ludzkie właśnie wszelkie światło rozbija na te fragmenty zielony, czerwony, niebieski. Okay? Ja Państwu przedstawiłem pewną historię w sposób ahistoryczny. To znaczy pokazałem, że prawda, są pewne, są czopki i pręciki, są prawda, światłoczułe białka i są wreszcie te jodopsyny, prawda, czyli wyspecjalizowane białka, które analizują czerwony, zielony i niebieski kolor. Natomiast tak naprawdę i z tego wynika, że możemy stworzyć, prawda, urządzenia, które mieszając kolory czerwony, zielony i niebieski będą w stanie wytworzyć dowolny kolor, jaki rozpoznaje, prawie dowolny kolor, jaki, bo to jest wszystko w przybliżeniu też, jakie rozpoznaje oko ludzkie. Historycznie to było odwrotnie, mianowicie odkrycie jodopsyn to jest koniec XX wieku. Natomiast fakt, że to, co z tego wynika, że dowolny kolor można uzyskać przez zmieszanie czerwonego, zielonego i niebieskiego, ten fakt był znany co najmniej od 100 lat, bo pierwsi, którzy to porządnie opisali, to był Helmholtz i Huygens. Oni stworzyli tak zwaną właśnie teorię trójchromatyczną i to było na początku XIX wieku. Natomiast wcześniej oczywiście już malarze, mimo że nie mieli tego teoretycznie rozpracowanego, to wiedzieli, jak mieszać, prawda, barwy i pewne, że tak powiem, tutaj rzeczy w sposób praktyczny znali. Okej, okay. Czyli pierwsza rzecz. Dzięki właśnie temu, że coraz lepiej rozumiemy mechanizm postrzegania barwy przez oko ludzkie, potrafimy te barwy tworzyć w sposób sztuczny. Wiemy tutaj znacznie więcej rzeczy, które są przydatne dla tworzenia sztucznych obrazów komputerowych. Na przykład jodopsyny dotyczą czopków. Czopki analizują, prawda, barwę, ale tych czopków jest znacznie mniej niż pręcików. Pręciki nie są w stanie analizować barwę, ale są znacznie czulsze. Czyli jak mamy na przykład bardzo słabe światło, czopki nie są w stanie takiego sygnału odebrać, ale pręciki są. Czyli dzięki pręcikom możemy na przykład widzieć przy bardzo, bardzo słabym świetle, czyli popularnie jak się mówi w ciemności. Oczywiście w absolutnej ciemności nie, ale prawda, jak jest bardzo słabe źródło światła, praktycznie jest ciemno, to widzimy dzięki czopkom. Tylko że one nie analizują długości fali, wobec tego jeżeli nam się przyciemnia obraz, prawda, jeżeli byśmy tutaj coraz bardziej osłabiali światło, to w końcu zaczęlibyśmy, kolory by nam zaczęły blednąć, prawda? Przy bardzo, bardzo przy nikłym świetle, prawda? Widzielibyśmy w zasadzie wszystko w odcieniach szaro-białych. To jest coś, co się nazywa naukowo zjawiskiem Purkiniego. Natomiast ono się wiąże z tym, że właśnie przy niższym natężeniu światła widzimy już nie za pomocą czopków, ale za pomocą pręcików, czyli przechodzimy w reżim tak zwanego widzenia skotopowego. No i to jest rzecz, to zjawisko Purkiniego, którą znamy i którą też musimy symulować w komputerach, prawda? Bo w komputerach uzyskujemy ten obraz w sposób sztuczny. Przypominam, mieszamy wiązkę czerwoną, zieloną, białą, prawda? I teraz jak przyciemniamy scenę w grze komputerowej, prawda? No to nam te kolory blekną, ale one się nie za bardzo stają szare.
prawda? Bo ten mechanizm Purkiniego nie jest związany z teorią RGB, bo teoria RGB się wiąże z czopkami, tylko z tym, że w pewnym momencie widzenie poprzez czopki już ma bardzo mały udział, a widzimy tak naprawdę dzięki pręcikom, które są znacznie czulsze, a które nie rozróżniają kolorów. Wobec tego na komputerze musimy to przełączyć po prostu zmieniając program, że jeżeli, że tak powiem, na scenie jakieś światło jest zbyt słabe, to musimy trochę kolory przyszarzyć, prawda? To się nam nie zrobi automatycznie. Wobec tego wszystkie taką wiedzę musimy mieć, prawda? I po to, żeby powiedzmy nasze obrazki sztuczne, prawda, na ekranach, monitorach komputera były bardziej realistyczne. Drugi przykład to jest Oculus Rift, z którym się przed chwilą część z Państwa tutaj zapoznała. Mianowicie to też jest oszustwo. Otóż każdy z Państwa łatwo sprawdzi, że jak przymknie lewe lub prawe oko, to traci widzenie przestrzenne, prawda? Traci związki przestrzenne. Znaczy przestrzennie widzimy, gdy, prawda, patrzymy i lewym, i prawym okiem, prawda? Wobec tego stąd jest wniosek, że lewe i prawe oko widzą trochę co innego. Ok? Trochę co innego. I na tym polega ta zabawa. Otóż to jest obraz, który niektórzy z Państwa widzieli na monitorze. Mianowicie lewy obraz jest dla lewego oka, prawy obraz jest dla prawego oka. Te okulary to są potrzebne po to, żeby rozdzielić lewe oko od prawego. Żeby lewe oko widziało co innego, a prawe oko widziało co innego. Można to robić za pomocą takich okularów. Można to robić też w inny sposób, prawda? W kinie to jest uzyskiwane za pomocą na przykład okularów polaryzacyjnych, że się, prawda, tutaj inną polaryzację wrzuca do lewego oka, inną polaryzację do prawego. Albo za pomocą pewnych przesunięć, prawda? Albo za pomocą jeszcze innych technik. Także są różne techniki, jak uzyskiwać ten obraz trójwymiarowy, ale zawsze to jest oszustwo. To znaczy w tym sensie, że co innego pokazujemy lewemu oku, co innego pokazujemy, wyświetlamy na prawe oko, prawda? I teraz człowiek to sobie złoży, to nie jest w stanie to odróżnić od rzeczywistego obrazu trójwymiarowego. Dlaczego? Dlatego, że w rzeczywistości podobny mechanizm, prawda, zachodzi tutaj w naszych oczach. Także można powiedzieć, że wszystkie te sztuczne obrazki, to wszystko, co tutaj Państwo oglądaliście, to jest pewna sztuka iluzji, prawda? Ale żeby tą sztukę uprawiać, trzeba mieć głęboką wiedzę, prawda, jak to działa. Tutaj powiedziałem tylko o barwie. Mam nadzieję, że jeszcze w ciągu tych minut powiem też o innych rzeczach. Trochę o grafice komputerowej, czyli jak teraz tworzyć modele tych postaci, które będą się poruszać, będzie się z nimi coś działo i tak dalej, i tak dalej. Otóż są różne właśnie techniki tworzenia tych postaci, prawda, możemy je modelować, możemy używać tak zwanej technologii przechwytywania ruchu, motion capture, możemy też stosować silniki fizyki, to są, znaczy, różne popularne rzeczy, jak to robimy. Rzecz się sprowadza do tego, że z trójwymiarowego, znaczy obrazu, musimy uzyskać obraz dwuwymiarowy, który jest iluzją obrazu trójwymiarowego. W przypadku, gdy robimy to przez modelowanie, startujemy tutaj z różnych modeli, prawda, matematycznych, i powiedzmy, to jest jakiś model małpki, to jest akurat z Blendera, jeden z popularnych, z popularniejszych programów do modelowania. Bardzo go tutaj wspieramy, dlatego że jest to program darmowy, aczkolwiek też prowadzimy, znaczy, zajęcia na Mai czy DS Maxie, innych, Houdini, innych tutaj komercyjnych, bardziej rozbudowanych narzędzi do modelowania. W każdym razie, żeby uzyskać jakiś obraz sceny, każdy przedmiot na scenie trzeba wymodelować. Co znaczy wymodelować? To znaczy stworzyć pewien
geometryczny, matematyczny model. Ten model będzie się składał z wierzchołków, krawędzi, ścianek. Będzie to jakiś właśnie taki wielościan, bardzo skomplikowany, bo tych wierzchołków, proszę zauważyć, to jest taki model małpki, to jest maskotka Blendera. Tych wierzchołków jest tam 507. 1500 krawędzi, 500 ścian. Także no, to będą takie bardzo rozbudowane bryły geometryczne. Oczywiście tutaj nie ma jeszcze nic o kolorach, o oświetleniu i tak dalej, i tak dalej. To jest na razie model geometryczny. Teraz musimy uwzględnić kolory. Jak to się uwzględnia? To są trzy operacje, które się nazywa teksturowaniem, potem blendowaniem. Mianowicie definiujemy, jakie kolory, a dokładniej jakie własności odbijania światła powinny mieć kolejne elementy tego modelu geometrycznego. Jak sobie to zdefiniujemy? Wówczas dla zadanego oświetlenia sceny, prawda, którą przetwarzamy, będziemy w stanie wyliczyć te wszystkie kolory. I potem ten właśnie model, który jest taki kanciasty, takim wielościanem, prawda? Jak go już wyświetlimy z uwzględnieniem wszystkich właśnie obliczeń związanych ze światłem, z barwami, jakie, prawda, są produkowane, no przyjmuje już taki kształt, który wygląda, prawda, bardziej zbliżony do czegoś, co można spotkać w rzeczywistości. Okej. Są też inne techniki, możemy nie modelować. Możemy uzyskiwać też obraz w ten sposób, że przechwytujemy ruch. To jest tak zwana technologia motion capture. Tutaj też w jednym z laboratoriów mamy laboratorium właśnie motion capture. Otóż nie wiem, czy to dobrze widać. To jest statysta, akurat jest to znany piłkarz Ronaldinho. To było nagrywane, to była produkcja gry FIFA, któreś tam. Otóż proszę zauważyć, że on ma pewien kostium i na tym kostiumie takie są małe, białe guzy. Te guzy to są czujniki światła podczerwonego. Wokół niego jest system tam kilkudziesięciu kamer, 30, 40, 50 kamer, które wychwytują to promieniowanie podczerwone. Dzięki temu, o właśnie, obrazek obok, natychmiast powstaje animacja, powstaje pewien model, który jest tworzony na podstawie danych szczytywanych z tych czujników. To jest technologia motion capture. Ostatnia rzecz, o której jeszcze wspomnę, którą już awizowałem, to jest interakcja człowieka z komputerem, czyli w jaki sposób możemy się tutaj z maszyną komunikować. I to jest ogromne pole badań, rozwoju i różnych pomysłów, przeważnie nieudanych, bo tutaj no, bardzo trudno jest strzelić się z czymś, co się przyjmie. Natomiast o jakie rzeczy tutaj między innymi chodzi? No to ekrany dotykowe, no to już jest coś, co Państwo znacie, ale one są ciągle doskonalone. Pracuje się nad tym, żeby te ekrany mogły mierzyć funkcję nacisku, prawda? Wtedy na przykład można sobie będzie malować na takim ekranie i one będą wyczuwać nacisk pędzla, prawda? Czyli jakiegoś takiego sztucznego pióra, którym będziemy malować, żeby obsługiwały funkcje wielodotyku i tak dalej, i tak dalej. Żeby analizowały kształt, prawda, tego, co je przyciska. Śledzenie ruchu, rozpoznawanie gestów, mimiki, sterowanie za pomocą głosu, śledzenie ruchu gałek ocznych, analiza fal mózgowych, to jest też temat, który nas interesuje, mianowicie aplikacjami komputerowymi, grami możemy też sterować za pomocą sygnałów elektroencefalograficznych, czyli tak mówiąc w skrócie, za pomocą myśli. Znaczy zakłada się taki czepek, prawda? I potem różne komendy się wydaje poprzez właśnie odpowiednie myśli, które sobie tworzymy, czyli przesuwanie w lewo, otwarcie drzwi,
podniesienie kosza i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wcześniej trzeba takie urządzenie, ja go tutaj dzisiaj nie mam, ale to zapraszam też na którejś z naszych kolejnych prezentacji, skalibrować. To niestety trochę czasu zajmuje, bo każdy użytkownik ma trochę inne te sygnały, które się pojawiają w jego mózgu związane z tym, że on chce przesunąć coś w lewo, czy chce coś otworzyć. Także urządzenie musi się nauczyć te sygnały rozpoznawać. No i wreszcie rozpoznawanie emocji, czyli nasze stany emocjonalne, jak je definiować, jak je rozpoznawać, jak je mierzyć i tak dalej, i jak z nich robić użytek w takich właśnie aplikacjach jak gry wideo. Przykłady urządzeń. Kinect, to nie będę omawiał, bo to jest rzecz Państwu chyba dobrze już znana. To jest właśnie czepek EEG, ale nie taki jak do gier. Taki do gier ma na ogół tych elektrod od 2 do góra, tam 16, 32. Natomiast tutaj jest taki bardzo dokładny czepek z 256 elektrodami, prawda? On jest oczywiście do badań naukowych, żeby tworzyć prototypy takich urządzeń. To jest zdjęcie z laboratorium, które jest właśnie w zakładzie pana profesora Marka na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, czyli w budynku naprzeciw. Holodecki. Mianowicie możemy tworzyć wrażenie trójwymiarowych światów, łącząc monitory. Dzisiaj są już w miarę dobrze dopracowane technologie, jak na przykład rozkładać obraz na wiele monitorów. Otaczamy na przykład tą naszą salę kilkuset, to jest coś takiego, co jest zrobione tam, kilkuset monitorami i one wspólnie, prawda, wyświetlają jeden obraz, a my mamy wrażenie, że jesteśmy gdzieś w zupełnie innym miejscu. Kolejny przykład holodecka. Mianowicie to jest osoba, która właśnie ma nałożone coś w rodzaju takich okularów, tylko znacznie bardziej prymitywne, prostsze. To już są znacznie nowsze i bardziej wyrafinowane okulary. Porusza się w takiej kuli, prawda? Czyli tak naprawdę w jednym miejscu, gdzieś w jakiejś hali jest taka kręcąca się kula. Natomiast on sam, prawda, poprzez te nałożone okulary jest w jakimś trójwymiarowym świecie, prawda? Wspina się tam, prawda, na jakiś budynek, prawda, walczy tam z przeciwnikami i tak dalej, i tak dalej. Także jest w zupełnie innym świecie i ma wrażenie, prawda, że bierze udział w jakiejś niebezpiecznej, prawda, misji komandosa. Okej. Okay. Trójwymiarowa telewizja to jest przykład właśnie takich, znaczy okularów. To jest Oculus Rift, ta najnowsza jego wersja, ciągle jeszcze wersja deweloperska. To jeszcze nie są urządzenia, które są sprzedawane komercyjnie. Ciągle to są technologie, które są dopracowywane. Oculus nie jest jedyną firmą, która coś takiego produkuje, prawda, albo nad czymś pracuje raczej, bo produkuje to jest przesada, jeszcze nikt nie produkuje tego typu rzeczy, natomiast Sony też pracuje nad okularami, które się nazywają Morpheus, Vive też pracuje nad swoimi okularami, natomiast one jeszcze nie są w sprzedaży, nawet nie są, prawda, udostępniane wersje deweloperskie. Też Państwo może słyszeliście o projekcie, gdzieś mi to zniknęło, Google'a, Google Glass. Niestety ten projekt został zaniechany przez firmę Google, także widać, że od strony biznesowej to są ryzykowne projekty. Znaczy nie wszystko się sprawdza. Czy taki na przykład Oculus Rift się sprawdzi, to zobaczymy. To, co się stało ostatnio, to ta firma została przejęta przez Facebooka, prawda, za jakieś tam olbrzymie pieniądze. Z tego, jaki będzie dalszy los, prawda, tych urządzeń, to zobaczymy. Emocje w grach to jest też temat, który nas interesuje, którym się zajmujemy. Jak takie właśnie emocje próbować mierzyć? Mianowicie jest ileś takich sygnałów, które możemy w miarę łatwo i też nieinwazyjnie, bo nie można
graczom zakładać urządzeń, które przeszkadzają, prawda? Nie można mu wbić elektrody do mózgu, nie można mu, prawda, wstawić implantu czy coś takiego. To muszą być nieinwazyjne, proste, tanie urządzenia. Wobec tego w prosty, nieinwazyjny, tani sposób możemy mierzyć puls, mierzyć ciśnienie, oporność skóry, ruchy gałek ocznych, mimikę twarzy, temperaturę, potliwość, ton głosu i tak dalej, i tak dalej. I mierząc takie rzeczy, możemy próbować analizować stany emocjonalne i odczytywać, czy, prawda, gracz jest zdenerwowany, podniecony, rozzłoszczony, znudzony, poirytowany i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy interesują wiele firm, nie tylko, że tak powiem, w branży gier wideo. Chyba bardziej tym się interesuje branża reklamy niż branża gier wideo. Mianowicie są prace właśnie nad projektami, które mają uzależniać sposób przekazywania reklamy od, prawda, nastroju odbiorcy, prawda, żeby w sposób skuteczniejszy na niego działać. Okej. To spróbuję tutaj podsumować to, co Państwu przekazałem, i dodać jeszcze parę, znaczy, uwag. Udało mi się powiedzieć Państwu tylko o kilku rzeczach, znaczy pokazać, że pewne skomplikowane badania naukowe i badania technologiczne prowadzą do technologii, które mogą wnieść zupełnie nową jakość w tworzeniu wirtualnych obrazów. Mówiłem o mechanizmie postrzegania percepcji światła przez oko ludzkie. Coraz więcej o tym wiemy i coraz lepiej te informacje możemy wykorzystywać, żeby w sposób sztuczny tworzyć takie wrażenia barwy, takie wrażenia perspektywy, takie wrażenia związków przestrzennych, wszystko to się wiąże z percepcją światła, które przypominają bardzo procesy, które rzeczywiście zachodzą w oku ludzkim. Potrafimy coraz lepiej w czasie rzeczywistym modelować geometrię, fizykę, jak też trzeba, to też sztuczną inteligencję, różnych takich sztucznych obiektów, które tworzymy w komputerze. Dzięki temu te sztuczne obiekty, prawda, po pierwsze wyglądają jak prawdziwe, czyli mają dobrą grafikę, po drugie zachowują się jak obiekty prawdziwe, czyli mają dobrą fizykę, po trzecie mogą działać jak obiekty prawdziwe, czyli mają dobrą sztuczną inteligencję. To są zresztą trzy najważniejsze rzeczy, które się robi w grach wideo. Grafika, fizyka i sztuczna inteligencja. 90 parę procent mocy obliczeniowej sprzętu, który przetwarza taką aplikację jak gra wideo, idzie na przetwarzanie grafiki, fizyki i sztucznej inteligencji. Trzeci temat, który tutaj Państwu naszkicowałem, to sposoby komunikowania się człowieka z maszyną. Mianowicie, Państwo pamiętacie, pierwsze komputery sterowało się za pomocą klawiatury, prawda? I mieliśmy do czynienia z monitorem. Klawiatura plus monitor, to były pierwsze komputery. Potem przyszła era monitorów graficznych, prawda, które były w stanie wyświetlać obrazy graficzne, a nie tylko takie ciągi instrukcji. I jako główne urządzenie sterujące pojawiła się myszka. Prawda? I to jest epoka, która się powoli tutaj kończy, prawda? Czyli sterowanie za pomocą myszki, prawda, na okienkowych systemach i monitorach graficznych. Teraz powoli zaczyna się kolejny etap, gdzie podstawowym założeniem jest, że sterujemy nie za pomocą klawiatury, nie za pomocą myszki, tylko sterujemy w sposób naturalny. Czyli za pomocą głosu, za pomocą gestów,
za pomocą mimiki, za pomocą myśli, prawda, bez używania żadnych urządzeń, prawda, które nam przeszkadzają czy nas ograniczają. To nosi nazwę tak zwanych naturalnych interfejsów użytkownika, czyli takich urządzeń sterujących, które obsługujemy w sposób naturalny. Podobnie zmienia się też nośnik, na którym te obrazy wyświetlamy. Mianowicie niekoniecznie to musi być monitor komputera. To mogą być na przykład takie okulary, prawda? To mogą być jakieś mniejsze okulary, te Google kombinuje, prawda? Aczkolwiek to są raczej aplikacje nie wirtualnej rzeczywistości, tylko wzbogaconej rzeczywistości. To znaczy mamy widzieć prawdziwą rzeczywistość i jeszcze coś dodatkowo, co się nam nakłada na tą prawdziwą rzeczywistość. Czyli możemy mieć jakieś inne urządzenia, prawda, które bardziej są dopasowane do tego, co robimy, bardziej komfortowe dla nas, które wyświetlają ten trójwymiarowy obraz. Niektórzy też myślą o tym, żeby zakładać takie czepki, które będą produkować odpowiednie sygnały, prawda, elektryczne, które będą produkować obraz bezpośrednio w naszym mózgu z pominięciem oczu, prawda? To jest też rzecz bardzo ciekawa i też tutaj są pierwsze sukcesy, na przykład dzięki interfejsom mózg-komputer udało się chorym, którzy od lat przebywają w stanie śpiączki, z którymi nie ma żadnego kontaktu, bo mają sparaliżowane kończyny itd., itd., udało się z nimi uzyskać sygnał, kontakt. Udało się z nimi uzyskać kontakt. Z niektórymi nawet takie eksperymenty zostały przeprowadzone w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Z niektórymi nawet udało się uzyskać dobry kontakt w tym sensie, że one się nauczyły za pomocą tych urządzeń komunikować w sposób taki bardziej rozwinięty, formułować różne myśli, prawda, pewne oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie na tej zasadzie, czy cię boli, czy nie boli, tylko też potrafili przekazać, prawda, bardziej skomplikowane komunikaty. Także jak Państwo widzicie, ten tytuł, który tutaj dałem, o grach wideo na poważnie, cały czas mówiłem w zasadzie o grach, pokazywałem gry i pokazywałem różnego rodzaju technologie, które są związane z tworzeniem coraz to bardziej pomysłowych gier. Natomiast tak naprawdę te technologie mają znacznie szersze znaczenie niż gry wideo. Gry wideo są po prostu najpopularniejszymi aplikacjami, które się sprzedaje na rynku globalnym. Wobec tego zainteresowanie różnych firm, które produkują nowe gadżety elektroniczne, że tak powiem popularnie, wiąże się z grami wideo z tego powodu, że tamte gadżety jest najłatwiej przetestować, zobaczyć, jakie one mają zalety, jakie wady, co się użytkownikom podoba. Nikt tak nie przetestuje, prawda, nowych rozwiązań technologicznych jak gracze wideo. Oni są w tym najlepsi. I tak było, prawda, z twardymi dyskami, z kartami graficznymi i tak dalej, i tak dalej. Gracze to tak przetestują na wszystkie strony, że od razu, że tak powiem, będzie tutaj stwierdzone, jakie rzeczy się sprawdzają, a nad czym trzeba jeszcze popracować. Także jest to, można powiedzieć, taki poligon testowy dla nowych technologii związanych ze sprzętem komputerowym, interakcją człowiek-komputer, tworzeniem wirtualnych światów itd., itd. I te technologie znajdują zastosowanie, bo to jest fakt, ileś mogę takich tutaj wyliczyć przykładów, również z Krakowa, w dziedzinach, w branżach, które nie mają nic wspólnego z rozrywką, jak na przykład wspomaganie terapii chorych, wspomaganie rehabilitacji, kontakt właśnie z osobami sparaliżowanymi, jak leczenie różnych schorzeń psychicznych. Państwo pewno może się zetknęliście, w Krakowie jest kilka przychodni,
które leczą ADHD u dzieci z wykorzystaniem interfejsów mózg-komputer i gier komputerowych. Także prostych interfejsów mózg-komputer, bardzo prostych, prawda, ale wystarczających. One tam mierzą takie podstawowe, najbardziej, znaczy wyraźne, najłatwiejsze potencjały i dzięki tym jest pewien sygnał, prawda, jak dany trening, prawda, jest dopasowany, jaki tutaj przynosi efekt w przypadku konkretnego pacjenta. Także podsumowując, technologie, których używa się w grach wideo, zwłaszcza te nowe, te, które wykraczają poza standard, te, które próbują tutaj zaangażować nowe elementy w grach, właśnie jeszcze zupełnie niedotknięte, jak na przykład symulacje trójwymiarowego świata, prawda, tak jak Oculus Rift, czy jak interfejsy emocjonalne, włączenie do gier naszych, prawda, emocji, prawda, że gra jest w stanie odczytać nasze emocje, jest w stanie, prawda, tą informację wykorzystać, żeby rozgrywkę zrobić dla nas bardziej ciekawą, lepiej dopasowaną, czy też, prawda, jakieś nowe doznania nam zaoferować, o których nam się nie śnieje. Także tyle na temat gier wideo. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze będzie chciał zobaczyć Oculusa, czy Leap Motion, czy powiedzmy te różne inne rzeczy, które tutaj dzisiaj przyniosłem, to zapraszam. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Bardzo dziękujemy.